Cześć! Witam cię w 12 już odcinku Szklanego Oka i Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksander Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek i to druga część naszego filmu z zeszłego tygodnia. W poprzednim odcinku, do którego odnośnik powinniście mieć tutaj, mówiłem pokrótce o tym, by być do sesji przygotowanym i wiedzieć, czego się chce. O tym, że fotograf jest na sesji szefem i to on powinien rządzić. Oraz o tym, że powinien zadbać o dobrą atmosferę na sesji i traktować modelki dobrze. Kontynuując. 5. Nie bądź z bokiem. Nie bądź jak jakaś nastoletnia stuleja, która myśli, że jeśli dziewczyna jest dla ciebie miła, to chce się z tobą przespać. Nie chce. Taką ma pracę, że jest miła. Nie bądź też bucem, który po zaproszeniu modelki do siebie rozsiądzie się w fotelu i powie: widzisz to wszystko, mała? Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile muszę zarabiać, żeby to wszystko utrzymać. Bogactwo część pierwsza, skurwysyny! Nie zaruchasz, a prawdopodobnie staniesz się w środowisku memem. Nie dotykaj modelki w trakcie zdjęć. Wierz mi, ona potrafi poradzić sobie sama. Nie proponuj jej, że postawisz jej sutki, kiedy robicie akty. Ona doskonale wie, jak to zrobić. I waż też na słowa. Tak jak spoko, jeśli macie jakiś flow i fajnie wam się pracuje, powiedzieć: o, dobry tyłek, chyba ćwiczyłaś. Tak zdania z podtekstem typu: no, dobry masz tyłek, puścisz mnie? Są zdecydowanie nie na miejscu. Nie naciskaj też na rozbieranie, jeśli sesja nie była umówiona jako rozbierana. Propozycja jest okej, ale wiedz, że jeśli powie, że nie chce, to znaczy, że nie chce i że nie powinniście tego robić. Nie bądź też tym gościem, który powie jej: a rozepnij może jeden guziczek, a rozepnij może drugi guziczek, a może opuść staniczek, a może zdejmij staniczek, a teraz ręce w górę! Nie, kurwa, to jest słabe. I na Boga nie pokazuj jej fiuta. No chyba, że cię poprosi. A jeśli poprosi, to jest spoko. I jeśli nawet prześpisz się z modelką, to jest spoko. Serio, ruchajcie się, ile wam natura sił w lędźwiach dała, to jest zdrowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy dwójka ludzi ma się ku sobie i wtedy wszystko jest w porządku. Ale jeśli nie, to zachowaj się jak facet i przyjmij odmowę. 6. Poznaj swój sprzęt. Musisz poznać i zaprzyjaźnić się ze swoim sprzętem. No hej Dwayne, jak się masz? Co dzisiaj robiłeś? Nie, dobra, sorry, to było słabe. Chodzi o to, że dosyć żenującym jest wydać parę tysięcy na aparat, którego nie potrafisz obsłużyć. Szczególnie w czasach, gdy masz na przykład szklane oko z charyzmatycznym prowadzącym, który chętnie ci wytłumaczy, co do czego służy i jak go używać. A nawet nie tylko szklane oko, w internecie jest pełno materiałów, które pomogą ci w ogarnięciu ekspozycji, kompozycji kadru, czy fotografii ogólnie. Tutaj masz odnośnik do filmu, w którym mówię o nastawach aparatu. Jeśli chodzi o studio, to jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa, ale również do ogarnięcia. Sporo studiów jest samoobsługowych, ale znajdą się też takie, gdzie właściciel chętnie ci pomoże w ustawieniu setupu czy ustawieniu parametrów lamp. Ja zawsze byłem zadowolony z pomocy Piotra Stacha z Limetki, później teraz Kamienica Studio. Jeśli jesteś w Warszawie, to polecam ci sprawdzić. 7. Ucz się Photoshopa. Wiem, że możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale obraz cyfrowy jest stworzony w ten sposób, żeby był możliwie płaski, żebyś mógł wyciągnąć z niego to, czego potrzebujesz w dalszej obróbce. Zakładając, że robisz zdjęcia w RAW-ach, bo nie dopuszczam innej myśli do siebie, to zapewne zauważyłeś, że po wczytaniu zdjęcia do ACR-a bądź Lightrooma lub innej wywoływarki zdjęć, zdjęcie jest dosyć płaskie, wyblakłe, a to wszystko dlatego, żeby było możliwe wyciągnięcie z niego jak największej ilości informacji i poddanie go dalszej obróbce, tak jak to lubisz przed publikacją. Zatem jeśli już wiesz, że zdjęcia trzeba obrabiać, to może warto nauczyć się robić to dobrze. Na tym kanale masz już 3 filmy traktujące o Photoshopie, a w internecie masz tego masę więcej. Polecam się więc dokształcać. Przy okazji prawdopodobnie trafisz niejednokrotnie na ludzi zajmujących się fotografią analogową. Adal. Którzy będą mówić, że zdjęcia od razu należy zrobić dobrze, żeby nie musieć ich później obrabiać. Cóż, również mi się zdarzało niejednokrotnie robić zdjęcia analogiem i jest to temat na zupełnie inną dyskusję. Ale powiedzieć ci mogę, że moim zdaniem zdjęcie od początku do końca powinno być robione dobrze. A koniec jest wtedy, kiedy skończysz obróbkę. Plus, gdyby ci ludzie potrafili obrabiać zdjęcia, to by nie pierdolili takich głupot. Każdą fotografię powinno się w ten czy inny sposób obrabiać, nawet podciągając kontrast tylko. Ale to już nie jest wynalazkiem ostatnich 10 lat i dotyczy również klasycznego filmu. 7. Praktyka czyni mistrza. Pamiętasz, jak w pierwszym odcinku mówiłem, żeby robić jak najwięcej sesji, bo dopiero po paru stówach człowiek nauczy się robić zdjęcia? Nie zmieniłem zdania. Tak pokrótce chodzi o to, że wraz z robieniem zdjęć człowiek naucza się zauważać pewne rzeczy. Ja na przykład często patrzę na zdjęcie jako na ogół i mam z natury, ponieważ jestem facetem, problem z dostrzeżeniem szczegółów.
A te szczegóły często potrafią zdyskwalifikować zdjęcie. Pewnie będąc kobietą masz odwrotnie, chociaż nie wiem, bo nigdy nie byłem kobietą. Jestem jednak pewien, że również potrzebujesz praktyki, może z innych względów niż ja, ale potrzebujesz, żeby twoje zdjęcia były lepsze. Poza tym wiesz, wszystko co gdzieś podpatrzysz, musisz przećwiczyć. Pamiętasz mój odcinek o 10 błędach popełnianych przez fotografów? Lata mi zajęło, żeby to ogarnąć. You're fucking retarded? What the hell's the matter with you? 8. Nie oddawaj surowych zdjęć. A po co? A komu to potrzebne? Zalegizować marihuanę? W żadnym wypadku. Komu to potrzebne? A tak poważnie, to ręce opadają mi, jak ktoś prosi mnie o surowy materiał. Nie to, że weźmie, wstawi sobie na socjale nieobrobione zdjęcia i powie, że oj, Kaniewicz takie zdjęcia robi. Nie, to akurat słaby argument. Chodzi o to, że to jest zwyczajne marnowanie zasobów. Moich zasobów. Żeby przesłać komuś zdjęcia, musisz je zgrać, musisz je wszystkie wywołać, zapisać do JPEGa, spakować, wysłać na serwer, dopiero wtedy wysłać temu człowiekowi. No chce ci się, bo mnie nie. Poza tym, po co mi na dysku paczka jakichś nieostrych, kiepskich zdjęć? A jeśli mi te zdjęcia są niepotrzebne, to po co one są potrzebne komuś innemu? Dlaczego? Tym bardziej, że nigdy do nich nie zajrzy. Serio, może obejrzy je raz, a potem nigdy do nich nie wróci. Jest to zwykła strata czasu. Pomijam oczywiście sytuacje, gdy klient oczekuje surowego materiału. Mam takich paru i nie jest to dla mnie zazwyczaj żadnym problemem, bo takimi zdjęciami tak się w ogóle nie chwalę. Zwyczajnie są to jakieś katalogi albo inna nuda. Fajne w tym rozwiązaniu jest to, że zaoszczędza mi to dużo czasu na selekcji, ponieważ to klient wybiera, które konkretnie zdjęcia mam obrabiać. No, dla mnie to jest spoko. Co zrobić, jeśli ktoś się jednak uprze na surowy materiał? Jak nie chcesz mu wysyłać, tracić czas na to i nie chcesz być niemiłym, to powiedz mu po prostu, że albo go już usunąłeś, albo niech ci zapłaci ekstra. 9. Oddawaj zdjęcia! Oddawaj zdjęcia ludziom, z którymi pracujesz. Cokolwiek się nie stanie, oddaj choć jedno zdjęcie z sesji, by nie być kojarzony z tą osobą, na którą nie warto tracić czasu. Znam fotografkę, która kiedyś robiła sesję z moją znajomą. Gdy ta zapytała się o zdjęcia po paru miesiącach, to fotografka jej odpowiedziała: powinnaś się uczyć pokory, dziewczyny, a nie dopytywać się ciągle o zdjęcia. No ja pierdolę! Jak można traktować takiego człowieka poważnie? Przychodzisz na sesję, to oczekujesz, że coś z tego będziesz mieć. To tak jakby z kolegami umówić się na picie i złożyć się po piątaku i wysłać grubego do Biedry, żeby kupił każdemu po 8 VIP-ów na łba. A on z wieczora mówi, że was pierdoli, bo wszystko wypił sam. No kurwa! Różne sytuacje się zdarzają. Czasem się coś zepsuje, czasem coś nie pójdzie, czasem w ogóle po prostu zdjęcia nie wyjdą. Ale miej odwagę powiedzieć, że coś się stało. Po prostu po ludzku przyznaj się, że nie będzie tych zdjęć i niech nie czekają do końca świata. 10. Nie bądź dupkiem. O matko, chyba się powtarzam, ale to dosyć istotny punkt. Nie bądź tym typem, który na propozycję sesji odpowiada: dla ciebie szmato, darmowych zdjęć nie będzie. Nie bądź tym typem, który na pytanie o warsztat odpowiada: a co kurwa, chcesz mi podpierdolić klientów? Nie bądź tym typem, który lata po internecie i wyżywa się na innych. Nie bądź tym typem, który z góry traktuje wszystkich, bo uważa, że jest zajebisty. Bo prawdopodobnie nie jesteś. A jeśli jesteś, to traktowanie ludzi źle nadal jest chujowe. Po prostu bądź profesjonalny i dobry dla ludzi, z którymi pracujesz. Bo z takimi ludźmi lepiej się pracuje i będą oni dalej polecani. A jeśli masz wątpliwości co do tego, czy twoje zachowanie jest wystarczająco prawe, to zapytaj się, co by w takiej sytuacji zrobił Kapitan Ameryka. I czy byłby dumny z twojego postępowania. You got hard, kid. Thanks, bro. To już wszystko na dziś. Jeśli dotrwałeś do końca, drogi widzu lub widzko, to dziękuję ci pięknie za oglądanie. Fajnie, że spędziliśmy te dwa odcinki razem. Zostaw mi łapkę adekwatną do emocji. Jeśli twoje uczucia są bardziej skomplikowane, to napisz mi proszę o tym w komentarzu. Trzymaj się ciepło. Cześć.